O krasnoludkach i o sierotce Marysi okiem designera. Na podstawie baśni Marii Konopnickiej. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny, niby ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. Odcinek 6. Starzy znajomi. Tymczasem koszałek opałek, chodząc po lesie tam i sam, trafił na jakiś dość wysoki, piaszczysty pagórek i głęboką pod nim wykopaną norę. Dość było okiem rzucić, aby poznać, że to jama lisa. Ale nasz kronikarz, w księgach cały swój żywot spędziwszy, mało się znał na tym. Stanął tedy jak wryty, rozmyślając, co by to być mogło. Wtem z owej jamy wychyliła się ostrożnie spiczasta, ruda głowa o pałających oczach i nadzwyczaj silnych, ostrych zębach. Sadełko poznał od razu koszałka opałka, lecz przybrawszy obojętną i poważną minę, postąpił ku niemu kilka kroków i rzekł: Kto jesteś, nieznany wędrowcze, i czego szukasz w tych miejscach poświęconych nauce i cnocie? Jestem nadwornym kronikarzem króla Błystka z kryształowej groty, do usług waszej łaskawości. Odrzekł uprzejmie koszałek opałek. Ach, to ty, uczony mężu! Zakrzyknął na to sadełko. Jakiż szczęśliwy traf cię tu sprowadza. Jak to? Czyli mnie już nie znasz? Jam jest sadełko, uczony autor ksiąg wielu, któregoś łaskawie przed niejakim czasem nawiedził. Uderzył się dłonią w czoło koszałek opałek i rzecze: Jakże pamiętam! Proszę najmocniej, proszę, niech mi to wasza łaskawość przebaczy. A jakże tam dzieło szanownego kolegi? Rzekł po chwili z uprzejmym ożywieniem sadełko. Och, jęknął koszałek opałek. Lepiej nie mówmy o tym. Spotkało mnie najgorsze nieszczęście. Księga moja została zniszczona, a pióro złamane. Złamane? Pochwycił w lot sadełko, w którego głowie oczy zabłysły, a zęby jeszcze się ostrzejszymi wydały. Ależ nic łatwiejszego, jak odzyskać je, i to nie jedno. 5, 10, co mówię? 100 piór gotów jestem szanownemu koledze dostarczyć za drobną, drobniutką przysługę. I to dziś jeszcze. Wziął teraz koszałka opałka pod ramię i przechadzając się z nim po ufale, tak mówił przyciszonym głosem. Jest tu w okolicy pies, którego wprost znieść nie mogę. Całe dnie siedzi bezczynnie przy jakichś tam mizernych 7 gąskach, którym przecież nic złego nie grozi. A jak na złość, przychodzi on razem z małą, obdartą dziewczynką i z tymi nędznymi gęśmi, aż tu na wprost mego mieszkania, zatruwając mi swym widokiem godziny poświęcone uczonym pracom. Otóż jak tylko dziś przyjdzie, podrażnij go trochę, kochany kolego, tak aby się za tobą uganiać zaczął, a ja tymczasem dokończę w spokoju dzieła, nad którym rozmyślam od dawna. Co gdy się tylko stanie, dostaniesz cały pęk piór najwyborniejszych. I to takiej cnoty, iż gdy wziąwszy jedno z nich w rękę zaśniesz z wieczora,
Rankiem zbudziwszy się, ujrzysz już ćwierć księgi napisanej. Takie to pióro! Przełknął ślinę koszałek opałek, któremu nagle oczy zaświeciły i rzecze. Ależ chętnie, najchętniej, ależ z całego serca, cały jestem na usługi waszej łaskawości. Przeczytała i na instrumentach zagrała Iwona Milerska. Narysowała Natalia Milerska.